Cześć, witajcie. Dzisiaj mam dla Was do zaprezentowania pojazd 10. tieru linii amerykańskiej, amerykański magazynkowiec, a mianowicie jest to czołg T-57 Heavy. T-57 jest jedną z moich pierwszych dziesiątek, jaką nabyłem, dlatego darzę ten czołg dużym sentymentem i zarówno też dużą sympatią. Co do samych parę słów o samym czołgu, to jeśli chodzi o jego pancerz, to tak na szybko przód czołgu jest dość twardy, można się spokojnie od niego odbić. Wieża w przeciwieństwie do swoich ciężkich odpowiedników z innej linii nie jest mocnym punktem tego czołgu, aczkolwiek kąty, jakie posiada, powodują, iż czasami te pociski od niej się odbijają. Natomiast już wszystkie boki wieży czy boki tego czołgu są bardzo łatwo przebijalne, powodują, iż często pada tutaj amorak, naprawdę, naprawdę często. Natomiast ja, jeżeli widzicie, nie jeżdżę na nim z gaśnicą. Pali mi się on bardzo, bardzo rzadko, zwłaszcza że raczej, ponieważ jest to magazynek, to staram się nim nie pchać na pierwszą linię. I to, że on się właśnie pali naprawdę rzadko, umożliwia mi właśnie jeżdżenie z racjami bojowymi. Jeszcze jeżdżę z dużym zestawem naprawczym i dużą apteczką. Rozkład pocisków, jaki widzicie, to jest 28 przeciwpancernych i 8 hitów. Ilość pocisków w tym czołgu nie jest zbyt wielka i jeżeli strzelamy na większy dystans, to spokojnie możemy się z takich pocisków wystrzelać, ponieważ działo nie jest jakoś super celne. Co jeszcze parę słów o samym czołgu, no to on no jest dość znany, ponieważ jest już prawie rok w grze, jak więc sporo osób już go ma. Już z nim walczyło na tyle często, że wie, czego może się po nim spodziewać. Bardzo szybki reload jak na magazynek, jest to około 23 sekund bodajże, o ile dobrze pamiętam. Wybaczcie, ale naprawdę, naprawdę dawno nim nie grywałem. Wiem, że to jest około chyba 23 sekund, nawet troszkę mniej przy moim ustawieniu. Cztery pociski w magazynku, bardzo szybki przestrzał między pociskami. Działo jest, jeżeli spojrzymy na parametry, no to jak widzimy 0,35 celności, więc nie jest jakimś działem może super celnym, ale nie jest najgorsze. Penetracja średnia to jest 258 na zwykłych pociskach, 340 na hitach, 2 sekundy jest przestrzału między pociskami, to powoduje to, że jesteśmy w stanie wystrzelać się z tych pocisków w magazynku bardzo szybko. T57 Heavy jak na zdorwie jest bardzo, bardzo nieciekawie. Natomiast on przestał być takim postrachem w momencie, kiedy pojawił się Waffenträger. Waffenträger dysponuje o wiele większym potencjałem na jeden magazynek. Oczywiście wiadomo, jest to okupione dłuższym reloadem, ale w sytuacji, kiedy jest naładowany, to taki T57 przy nim wymięka. Jeśli chodzi o wyposażenie tego czołgu, to włożę wentylację, skupiaczkę oraz stabilizator. Jeśli chodzi o załogę, to tutaj ta załoga kształtuje się następująco. Na dowódcy oczywiście żarówka, bija. Tutaj eksperymentuję, mam Orle Oko, tak? Eagle Eye, Orle. A, u nas to jest na Orle Oko przetłumaczone. No to chyba nawet dobrze, Orle Oko, dobrze. I naprawę. Tą umiejętność chyba mam tylko na tym pojeździe, ewentualnie chyba jeszcze na T-34, tak wybrałem sobie, czy ona się przydaje. Czasami tak, możemy zobaczyć po jakimś czasie, jak najdziemy na wrogi pojazd, co ma uszkodzone, co ma zabite bądź zniszczone. Jeżeli gramy w plutonie trzyosobowym, no to zawsze jesteśmy jakimś źródłem informacji na temat przeciwników. Natomiast no, nie jest to na tyle aż przydatne na randomach, żebym polecał to robić. Mam to tylko na tym pojeździe i myślę, że przez jakiś czas to się nie zmieni. Na celowniczym oczywiście bija, snajper, naprawa i strzał z biodra teraz robię. Na kierowcy jazda terenowa, bija,
naprawa i robię teraz kamuflaż na ładowniczy, bezpieczne magazynowanie, towarzysze broni, naprawa i też robię kamuflaż. Wiadomo, że to jest strzał ciężki, ten kamuflaż niewiele da, ale widocznie kiedyś tak postanowiłem i tego będę się trzymał. Teraz prawdopodobnie tutaj bym dał gładką jazdę, o ile się nie mylę, ale nie chce mi się już go reskillować, więc zostawię tak jak jest, najwyżej gładką jazdę dam w przyszłości. Pojazdem grałem kiedyś o wiele więcej. Teraz, ponieważ głównie gram medami, to T5-7 raczej wyjmuję bardzo rzadko, chociaż przez ostatnie 2 weekendy parę bitew nim rozegrałem i powiem wam, że tak jak kiedyś byłem nim zachwycony, tak teraz przeszkadza mi trochę jego mobilność. No jeżeli ja ostatnio gram jednak pojazdami, które jeżdżą wiele szybciej, lepiej się poruszają, to T57 Heavy wydaje mi się troszkę, niestety, troszkę mułowaty. I trochę mnie to boli. I też jakoś ostatnio nie mogę się wgryźć w niego, żeby zacząć kręcić takie przyzwoite wyniki, bo jakoś. No nie gra mi się tak dobrze jak kiedyś, może to jest kwestia tego, że po prostu zmieniłem styl i magazynkami teraz gram troszkę rzadziej. Myślę, że pewnie jakbym pograł nim troszkę, to udałoby się wrócić do jakiegoś takiego troszkę lepszego grania. Jeśli chodzi, oczywiście, to jest też odwieczne pytanie, co jest lepsze, T57 Heavy czy AMX-50B, bo pada to pytanie bardzo często. To powiem tak, Heavik w większości ma przewagę nad swoim francuskim odpowiednikiem. Zwłaszcza jeśli chodzi o walkę 1 na 1, to Heavik szybciej strzela, między pociskami szybciej ładuje. Natomiast 50B ma dwie przewagi nad T57 Heavy. Pierwsza przewaga, a właściwie nawet trzy można powiedzieć, bo pierwsza przewaga Heavika to jest to, że znaczy ty AMX-a 50B to jest jego mobilność. Znaczy przewaga, no jak gdyby zalety, które na korzyść, cechy, które są na korzyść 50B, mobilność i to jest 50B, naprawdę porusza się bardzo dobrze, rozpędza się do konkretnych prędkości, może służyć jako support medów, co na przykład przy moim graniu z Pawlusem 50B sprawdza się o wiele lepiej niż T57 Heavy, zresztą umożliwia nam przejmowanie czy ratunek upadającej flanki. Powrót do bazy. Heavik jednak jest, jednak z tą mobilnością trochę kuleje, więc no nie jest aż tak uniwersalny jak 50B. No i kolejna przewaga AMX-a 50B to jest ilość amunicji, bo posiada o wiele większą, więc tam można strzelać do woli. No i też pociski premium na 50B to są APCR-y, a nie hity, więc ja wolę strzelać z APCR-ów. No i to tyle, reszta jednak cech należy do właśnie tego amerykańskiego, reszta cech właśnie pojazdu jest na korzyść tego amerykańskiego magazynkowca. To tyle, myślę, że jeśli chodzi o takim w paru słowach o T57 Heavy, czy go polecam? Oczywiście, że go polecam. Mieli go nerfić, tam straszyli nerfem, ale jak dużo graczy takich słabszych do niego doszło, to ogólne statystyki spadły mu nawet na szyję i póki co nerf mu nie straszny. A ba mało, kiedyś dotarłem do jakiejś informacji, że podobno jest to, jeśli go klasyfikować jako normalny czołg ciężki, to patrząc tylko po kategoriach czołgów ciężkich, jest to trzeci, bynajmniej wtedy był to trzeci czołg pod względem najgorszej ogólnej WR ze wszystkich czołgów ciężkich. Dobra, przejdźmy do bitwy, tam powiem więcej rzeczy. Witajcie w bitwie. Słuchajcie, bitwa, którą wam pokażę dzisiaj, nie będzie jakąś bitwą epicką, jeśli chodzi o wynik obrażeń. Na tym pojeździe oczywiście można kręcić spokojnie większe wyniki damage'a niż ten, który ja w tej bitwie uzyskam. Natomiast są inne powody, dla której tą bitwę chciałem wam pokazać, ponieważ jest dziwna od samego początku, dziwnie się będzie układać, też exp będzie całkiem, myślę, przyzwoity,
ponieważ nie zawsze wszystko jest, nie zawsze obrażenia są tylko i wyłącznie wyznacznikiem bitwy, zwłaszcza, że też inaczej wyglądają, inaczej też oczywiście dostajemy wartości expa za obrażenia, które robimy z czyjegoś podświetlenia, a inaczej, jeżeli te obrażenia robimy sami sobie świecąc. Jeżeli kogoś interesują wyniki większe obrażeń na tym pojeździe, to na kanale Pawlusa jest moja bitwa na przykład na mapie Kopalnie, tylko że bitwa w tamta jest o wiele bardziej statyczna, a jak często zresztą wyglądają wyniki na tym czołgu, czyli po prostu dobra miejscówka i okładanie z magazynków przeciwników, co oczywiście też jest bardzo dobrą taktyką, bo można sobie ładnie postrzelać, natomiast ta bitwa taka nie będzie. Co o samej bitwie mogę powiedzieć? Pierwsza rzecz, no to jest to mapa Cliff, górny kap. Jestem w plutonie z Mr. Omenem z klanu PSQD. Jest to oczywiście znana osobistość polskiej sceny YouTube. Naczelny YouTuber tego klanu. Pozdrawiam Omena właśnie tutaj z tego miejsca. Akurat mieliśmy tam troszkę czasu, zagraliśmy parę plutonów razem i tak zastanawialiśmy się, czym tu by pojechać teraz. Omen powiedział, że weźmie V-kę. Ja mówię, dobra, weź V-kę, ja wezmę te 5-7 Heavy do tego, ty będziesz jechał, tankował, a ja będę gdzieś tam się kręcił wokół ciebie i obtłukiwał przeciwników. Taki był plan, a ta bitwa jest po prostu przykładem na to, że można mieć dużo planów, a potem wszystko i tak się jakoś tam toczy zupełnie inaczej. Losowanie dosyć dobre, byliśmy dwiema z czterech dziewiątek. Jak widzicie, XV daje nam 50-56% czas. W drużynie przeciwnej jest kilku graczy niebieskich, natomiast większość jest raczej żółtych, a u nas za to górę mamy, wszystkie topki są zielone i plus jeszcze na niebieskiej, więc ja twierdzę, że skład mieliśmy zdecydowanie lepszy, a jak się to potoczy, to sami zobaczycie. Bitwa już na dzień dobry zaczęła się nie tak jak chciałem, ponieważ miałem laga i w ogóle, znaczy laga, wyrzuciło mnie z gry, zanim się wczytałem, to zobaczcie, już się nasi drużynowi tutaj kompanie rozjechali tak, a nie inaczej. Już mój plan na dzień dobry legł w gruzach. Omen miał jechać, oczywiście normalnie pojechałby na zakręt, ja bym pojechał z nim, no i taki był plan. Kieruję się w tamtą stronę i zobaczcie, minęło ile tej bitwy? No nie wiem, no kawałek dosłownie. I już na dzień dobry, teraz straciliśmy Waffenträgera S100 zielonego. To jest niesamowite. Koleś, kurczę, dopiero co i już zdążył zginąć. Ja oczywiście razem z Omenem nie omieszkaliśmy mu tego wytknąć. I zobaczcie, i już koleś zaczyna mieć wąty do drużyny, chociaż sam zdechł po prostu jak szmata, nawet nie wiem po jakim czasie. I już mówię do Omena, dobra, że zmieniamy plan na tą bitwę, ponieważ flanka, ta tutaj linia 1-2 jest całkowicie osłonięta. Mówię do Omena, ja stanę tutaj, będę jej pilnował, a ty nie jedź tam na zakręt, tylko gdzieś bądź w miarę na środku, żebyś w razie czego mógł mi pomóc. A Omen oczywiście jak najbardziej mówi, dobra, dobra, zagramy to tak, żeby jakoś sobie ewentualnie móc wesprzeć, no ale inne czołgi ciężkie, mimo wszystko, no E75 albo IS-8, no powinny się ruszyć na ten zakręt. Niestety, no widzimy kolory, jakie mają i flanka została otwarta, no ale nie może być tak też, że ja będę sam bronił jednej flanki i Omen sam. Omen, trzeba pamiętać, że ta jego V-ka ładuje 18 sekund, to po wystrzale będzie bezbronny i może zostać zjedzony. Wafel popełnił na początku jakiś błąd. Tutaj oczywiście fatalne będę miał strzelanie na początku. Zmarnuję taką ilość pocisków. Teraz Protek się ode mnie. Protek mi zerwał tylko gąskę. Wafel się jakoś musiał źle ustawić, przez co wyrwał pocisk od artylerii. Zaczął się coś tam do nas jakieś wąty mieć do drużyny, więc oczywiście jak widzieliście, nie omieszkałem powiedzieć mu co ma zrobić i co o nim myślę.
Może trochę za ostro, ale uwierzcie nam, byliśmy już naprawdę wściekli na to, co się stało, a zwłaszcza, że parę poprzednich bitew mieliśmy też kiepskie losowania i ciężko nam było grać. Więc zarówno Omen, jak i ja, jak to zobaczyliśmy, to po prostu, no, rage poszedł niezły. No. Jak widzicie, świecę się, znowu wyjeżdża ten AMX. Teraz dostaję i go kończę. Tutaj moim głównym celem było to, żeby nie poginęły nam artylerie. Omen walczy na środku, ale też powiem wam kolejna rzecz, może jeszcze nie będę spoilerował. Też dojdzie do kolejnej właśnie sytuacji, która będzie po prostu tragiczna w skutkach, tak? Co w sumie nie powinno mnie dziwić, bo w tej bitwie wszystko się tak jakoś układało byle jak. I niestety, no ja jestem magazynkiem, więc na czas przeładowania jestem kompletnie bezradny. T-71 przemknął. Nasze T-20, T-21 goni się za tym, na szczęście, scoutem przeciwnika. Jak widzimy, S-100 wrogie już przejechało przez zakręt, co mnie wcale nie dziwi i będzie trzeba jakoś się zacząć bronić. Nie jest to dobrze. Omen mniej więcej, o ile dobrze pamiętam, jakoś w tej fazie bitwy zaczął mi mówić, że ma problemy z internetem, coś go laguje kompletnie, że jakieś miał problemy z siecią, nie wiem, czy jakiś tam to było czym spowodowane, ale zaczęło go coś tam go zrywać, coś mu skakać i mówię, no super, no jeszcze tylko brakuje, żeby coś się stało i żeby go mi z gry wyrzuciło. Jest póki co 7 do 6, 8 do 6, no więc no co tutaj ten det narzeka, nie jest źle, tak. No ale widzimy, już jest 8-7. Postanowiłem, że podjadę teraz przypilnować tamtej strony, ponieważ tutaj Omen jest z jedną fałką na środku i ma też patrzenie na to, co się dzieje, właśnie na linii 1. Natomiast chyba mniej więcej w tej sytuacji Omen się ocknął i mówi, spadłem. Czy jakoś tak, czy zawis? Nie wiem, no generalnie taki, nie dość, że były sytuacje losowe i ja miałem z netem najpierw problemy, to i u niego też to jakoś wyszło i wiem, że to zaraz będzie miało niestety bardzo, bardzo smutne konsekwencje. Szkoda. Ja tutaj teraz wykorzystuję, że setka pokazała bok wieży i swój bok. Jak widzicie, po dłuższym najechaniu zadziałał właśnie ta umiejętność. Czyli tam to orle oko. No i Omen właśnie niestety mi umiera. No ale jest 10-10. No okej, ja jestem full. Szkoda. Tam Omen pochwalił wrogiego E50. Nie wiem jak to tam dalej wyglądało. Generalnie powiedział, że bitwa dla niego nie ułożyła się za specjalnie. Niestety wyszło jak wyszło. Ja tracę tutaj Amoraka. Teraz się lingam. Teraz trafiam. Przeładowuję się, naprawiam. Zużyłam zestaw naprawczy, dostaję w tył jako testę jedynki. Aczkolwiek Omen, korzystając z chwili właśnie ładowania, i tak Omen, dziękuję ci, że zdecydowałeś się pojechać na ten środek i wspierać mnie, to też było dla mnie ważne, bo często zdarza się tak, że pomimo grając w jednym plutonie, gracze grają praktycznie osobne, każdy gra osobnego randomka, a tego za bardzo nie lubię, chyba że po prostu takie będą ustalenia. I zobaczcie teraz, ST1 pisze, że one HP left. No to mówię, no poleciał pocisk artyleryjski. No to jest dobrze, tak? Omen mówi, no dobra, zostało mu 1 HP. Nie jest źle. Ja jeszcze tu się mówię, że ale słuchaj, burzaków nie mam. No dobra, zobaczymy jak to się rozwinie dalej. Jest wrogie 50M. Ja zostałem tak naprawdę z dwiema artami i z typem. Na trzy czołgi i dwie arty. Bo te 21 swojej nie liczę. Teraz oczywiście musiał mu zostać 1 HP, ale udało się go wykończyć.
No i niestety od artylerii dostaję ze splasha, tracę działo i już jest nieciekawie. Decyduję się, że załaduję kolejny magazynek hitów. W związku z tym nie mam działa już sprawnego, a niestety ta armata, nawet jak jest sprawna, potrafi walić kalafiorami. T21 jest chyba na awku, czy po prostu jest, no, nieogarem totalnym. Ja nie pamiętam, czy on wyszedł już z gry, czy uznał, że tam będzie stał całą bitwę. I teraz pojawił się wrogi IS-3, a ja mam rozwaloną armatę, 600 HP, mówię, no jeżeli mnie wyświecą, dostanę od którejś arty i jest pozamiatane. Typek gdzieś tam krąży na tej skale, nie wiem, co on tam robił, no ale jakiś tam miał pomysł na to. Mówię, dobra, teraz tak wyjechać, żeby samemu się nie wyświecić i spróbować tego IS-3 jakoś obstukać. Teraz mam przestrzał, ale czekam ze skupieniem. Pierwszy strzał niestety, bo wiedziałem, że IS-3 już ucieka. Próba strzelania nieudana. Ale bałem się teraz zjechać, bo nie wiem, gdzie jest ST-1. Wiem, że tam jest artyleria nasza i czekałem, co zrobi wrogi IS-3. Tak naprawdę artę spisałem już na straty. I czekałem tylko na to, a jak widzimy, T21 jednak nie jest awkiem. Czekałem tylko na to, czy on właśnie zdecyduje się bardziej zaatakować przez co wystawi mi się na strzał. Ja póki co się nie świecę i to mnie ratuje. I z trzeci na szczęście wykańcza czerwonego T21, a nie artylerię. Type w końcu zdecydował się przyjechać. Ja niestety tutaj pudłuję, teraz dinguję. I teraz też bym spudłował, na szczęście Arta sobie poradziła. No niestety, uszkodzone działo dało sobie znać. Oba magazynki hitów już wystrzelałem, zostały trzy magazynki zwykłej amunicji. Wolałem hity mieć jednak odłożone na ST1, niestety wyszło jak wyszło. T92 skończyło naszą artylerię, no i jest 12 do 13 i zostałem sam z typkiem. Nie wiedziałem, gdzie jest ST1 tak naprawdę. Spodziewałem się, że może być gdzieś w okolicy środka. Bałem się, że jeżeli ja wyjadę środkiem, to po prostu ona mnie najpierw wyświeci, dostanę tuby od artylerii, a T92 ze splasha praktycznie, jeżeli pocisk uderzyłby blisko mnie, to by mnie zabił. Dlatego podjąłem decyzję, że pojadę naokoło. Typek jest na szczęście czołgiem mobilnym, więc gdyby ST1 próbowała jakoś nas zajechać czy wjechać w kapa, to spokojnie on zdąży wrócić. On postanowił, jak widzimy, trzymać się gdzieś tam z tyłu, dawać mi support. Decyzja słuszna. I tak sobie śmigam do przodu. Jak widzicie, mam trzy fragi. Obrażeń niedużo, bo tam 3800. Ale tak jak wam wspominałem, tu nie o obrażenia, nie o obrażenia chodzi, tylko właśnie o dziwne problemy i losy w tej bitwie, tak? Począwszy od złego rozjechania na dzień dobry drużyny, przez problemy moje z internetem, Omena z internetem, i beznadziejną stratę czołgu, jakim jest Waffenträger. I zobaczcie, okazuje się, że ST1 nie ma 1 HP, tylko ma 1000 HP. I mówię do mena, że no to ładnie koleś nas strollował. Powiem wam, że miałem niezłego ząka. Mówię, to zmieniło troszkę obraz tej gry. Mówię, wcale fajnie nie jest, bo on muszę w niego wbić 3 pociski, ale to jest przecież ST1. A więc ma prawo wszystko się dingnąć, jeżeli dobrze się ustawi. A do tego jeszcze ja nie mam armaty sprawnej. Mówię, no to jest po prostu super. I jestem na strzał odarty, ale na szczęście wyświeciła się M40, znaczy M53 przez 55. Dostała od naszego typka 61, a ja ją skończyłem. Nie wyświeciłem się, a więc zrobił się remis. Teraz mówię, zerknę, czy tam gdzieś ta ST1 jest. Wyświeciła się od naszego typka 61. Ja cały czas jestem
cały czas jestem niewidoczny. Typek ładnie ją przebił, dzięki czemu teraz ST1 jest na dwa moje pociski. Ja mam trzy w magazynku, więc jednym mogę się dignąć. Całe szczęście, że ten czołg jest stokowy i teraz był do mnie bokiem i oba strzały udało się w ST1 wbić. Straciłem Amorak i mam teraz niecałe 200 HP. Ponieważ troszkę jeszcze czasu było, postanowiłem się przeładować, ale mówię do Omena, wiesz co, pojadę, spróbuję. Typek widzę, że już się dość dobrze ustawił, więc a tam już, o ile pamiętam, to ten czas też bitwy zmierzał, o właśnie, jak widzicie, 2 minuty. To powoli będę jechał, żeby może uda się mi wyświecić tę 92 wcześniej i typek ją ubije. I tak się oto stało. Wyświeciłem tę 92. Koleś nie wytrzymał nerwowo, puścił w ogóle strzała nie wiadomo gdzieś i w tej sytuacji wiedziałem, że już jest pozamiatane. Typ 61 strzela. Ja kończę przeładowywać. Dobijam artylerię i robię dzięki temu Top Gunna i udaje nam się wygrać tą bitwę. A teraz przejdźmy do wyników końcowych. A oto i wyniki. Jak widzimy, za bitwę tą wpadłaby po raz kolejny odznaka mistrzowska z pancerny. Z medali praktycznie żadnego, tak, no bo tylko Top Gun. Obrażenia 4687 własnych, 3500 po asyście, co jak na ten pojazd jest całkiem fajne. Nie spodziewałem się aż tylu. I jak zobaczycie, pomimo, że mówiłem, nie jest to może wynik epicki, jeśli chodzi o damage, był to wynik topowy w tej bitwie. I udało mi się uzyskać 1363 punkty czystego doświadczenia, co jest też fajnym już wynikiem. Oczywiście 6 fragów tutaj też robi swoje, ale tak jak wam powiedziałem, obrażenia były praktycznie robione z mojego podświetlenia, moje własne, plus jeszcze świeciłem dla innych, a to też ma znaczenie, jeśli chodzi o expa. I takie bardziej szczegółowe, 28 wstrzelonych, 23 trafione, 16 z penetracją, 3500 po asyście, 4500 potencjalnych. Bitwa trwała 13,5 minuty i powiem wam, że była naprawdę nerwówka, ale udało się ją wyjąć, udało się zdjąć gwiazdkę potrójną za 6,5 tysiąca, całkiem przyjemnie. No dobra, to tyle jeśli chodzi o te 57 heavy i bitwę taką z kategorii. Właśnie wszystko idzie nie tak jak trzeba, ale chociaż końcówka na szczęście poszła tak, jak pójść powinna, czyli zwycięsko dla nas. Trzymajcie się, cześć.